on podjechał pod taką bramę. To był taki wielki płot, taki ogromny. I pod tą bramą same twarze, które ja widziałam, zaczęła się tam między nami naprawdę szarpanina i to dosyć mocna. Paszporty zostały załatwiane wtedy oczywiście łapówką, jak wiecie, to są stare nasze paszporty, więc tak było to przekazane. Koperta z drugiej strony w rączko, jak już ten samolot wylądował, mówił: wiesz co, to gdzie ty teraz pójdziesz? Ja mówię: no wydaje mi się, że na policję. Miałam taką wielką torbę, no bo spakowałam oczywiście ciuchy i dla mnie, i dla mojego dzieciaka. Miałam wózek, taki składany, zwykły, mały, żeby on tam mógł sobie w nim spać. I on do mnie mówi: dobra, to ja cię zaprowadzę na tą policję na lotnisku, żebyś nie musiała iść z tym wielkim bagażem sama. No i odprowadził mnie na tą policję i mówi: wiesz co, dalej już z tobą nie wchodzę, bo trochę boję się po prostu. Nie wiem i nawet nie chcę na to patrzeć, co z tobą dalej będzie.